Witajcie kochani w kolejnym odcinku z serii Fornal Gotuje. Dzisiejszym moim gościem w odcinku jest Kasper Waryszak-Waryszka. Witam Cię Kasprzy. No. Ciężko było go zaprosić, w sensie, że ciężko go było złapać do odcinka, no ale się zgodzić. No, kabaret odprawia teraz. No. No, to będziemy robić kebaba z mięsem od Piri Piri. Mamy tutaj kilka sosików, mamy do tego lawasze, mamy też pity i mamy kilka sosów. No ale warzywka to będzie własna kompozycja i zobaczymy jak wyjdzie. Mam nadzieję, że bardzo blisko, podobnie, w sensie no... w jakimś dużym stopniu, żeby wyszło podobnie jak Piri Piri. No. To co? Przechodzimy. Zaczynamy. Zaczynamy gotowanie. No. No to Kacper teraz zaczął tutaj mięso przygotowywać do kebaba. Ja tu teraz będę kroił warzywka. Tutaj mamy cebulę, tam jest sałata, chyba pekinka. Tu cebulka i jest papryka. Niestety ogórka nie mamy, no ale... mam nadzieję, że będzie równie smacznie. Będzie pokazany urywek, jak kroję warzywa. Też pokazany, jak Kacper już tam przy mięsie coś robi. Oglądaj się. No to teraz kroimy tą papryczkę, ja zajmuję się warzywami, Kacper zajmuje się mięsem. Mówiłeś to. Mówiłem? Tak. O, przepraszam, zapomniałem. No i potem już w dalszej części filmu spotkamy się, jak będziemy składać kebaba i potem konsumować. I na ogólnie... na koniec filmu ocenimy, jak nam wyszło ogólnie. No i tutaj oczywiście też Dawid spróbuje owego kebaba. Damy mu jakiś sosik łagodny. No. Kochamy cebulę. Płynie w sercu każdego Polaka. No to teraz tutaj drogi Kacper pomaga mi z krojeniem cebuli. Widać, że na tym się bardzo dobrze zna. Bardzo dobrze się na tym znam. Powiedział mi przed odcinkiem i ogólnie, że skończył szkołę gastronomiczną, tak? Skończyłem Kasprze? Kiedyś szkołę gastronomiczną. W jakim profilu Kasprze? Nawet nie pamiętam, było to dawno temu. Jeszcze jak miałem 18 lat. I nieprawda. Może to była prawda. Nie wiem, byłem pod wpływem trunków, oczywiście niealkoholowych. Alkoholowych nie spożywamy, system zdrowe dla nas, naszego organizmu. Dokładnie. Pijemy tylko wodę. Tak, wodę. Mineralną. Wodę mineralną ewentualnie. Gazowana, niegazowana, jest do wyboru, do koloru. No i tutaj mam tę cebulkę. O! Już nawet jej chyba starczy, Mateuszku, bo tutaj jest jej no bardzo dużo. No może, co? A nie, właśnie, że nie. Dobry. Ty zjesz sobie jakie buszko. Ojej. Ojej! O. Widać, że się pracowało w gastronomii. Tutaj Kacper ten zostawi mi końcóweczkę. Zaczynamy składanie pity arabskiej. Zrobiliśmy sobie małą kieszonkę. Oczywiście ja to robię amatorsko. Sugerowałem się oczywiście poradnikami z Piri Piri od pani Magdaleny oczywiście. Zrobiłem sobie małą kieszonkę i zaczynamy tak. Na początku sobie wrzucimy sosik. Delikatnie sobie wrzucimy sosiku. Użyję do tego oczywiście łyżeczki, żeby delikatnie też ten sosik oczywiście rozprowadzić. Już sekundeczka. Sosik delikatnie wlewamy. Teraz go rozprowadzimy, tutaj żebyście widzieli, że ten sos po prostu zostaje tutaj rozprowadzony. No tak delikatnie, też pewnie nie będzie jakoś dobrze widoczne. On po prostu był też wyczuwalny. Następnie wrzucamy sobie, mamy rękawiczkę, więc spokojnie mogę rękawiczką takie mięsko zwane przez Piri Piri Golden Chicken. Wrzucamy, o kurczę, takie gorące, że aż ledwo w rękach mogę trzymać. Wrzucamy sobie spokojnie do kieszoneczki z naszej pity arabskiej. Mięsko oczywiście nie żałujemy, Piri Piri nam nie żałowało, my również tego nie żałujemy.
Wrzucamy mięska. Mateusz, powiedz, czy bardziej mięsa wolisz więcej, czy tutaj... No na początku jak uważasz, Kasprzy? Jak uważam. Mateuszu, zrobimy ci proporcje 50 na 50, żebyś poczuł smak Golden Chicken oraz tutaj wszystkich dodatków. Warzywek typu też. Pomidor, oczywiście Mateuszu, którego kroiłeś. Tutaj sałaty pekińskiej, świeżo zbieranej z pola. Chyba. Dobra. Oczywiście używamy cebulkę, troszeczkę cebulki. Rozprowadzamy po całej picie, żeby to też nie było w jednym miejscu wszystko. Dajemy jeszcze troszeczkę papryczki. Dajemy papryczkę elegancko. Chowamy. Tak, Mateuszku, papryczki więcej, bez problemu. Oczywiście nie żałujemy. Dajemy tej papryczki. I tak, Mateusz jeszcze prosił. I autorski sos. I poprosiłem Kacpra, żeby do tego kebabika pierwszego dał sos serowy, który oni sami robią w Piri Piri. Tak, to jest sos serowy od Piri Piri. Niestety go nie rozpuściliśmy w tak zwanej kąpieli wodnej. Jest trochę taki bardziej stężały, ale to bez problemu, bo i tak go wrzucimy do kebaba. Kebab po podgrzaniu na patelni, nie mamy opiekacza, ale na patelni bez problemu. On i tak, że tak powiem, nabierze konsystencji płynnej, więc to bez problemu możemy go tutaj rozprowadzić nawet na tej stronie pity. On się tam tutaj rozpuści. Następnie taką pitę bierzemy, żeby całe nadzienie nasze było tutaj, w sosiku tej części pity. Też. Tak, Mateuszku, sosiku również ci polejemy, żeby było go jeszcze więcej. Tutaj w środku pity, żeby on istniał. Tak. I następnie tak, bierzemy to wszystko, zwijamy tutaj, żeby zrobił nam się taki pierożek. Pierożek, tak. Dokładnie. Żeby tutaj nam się całe nadzienie też rozprowadziło. I następnie tak, taki pierożek zawijamy tutaj, hop. I bierzemy, zwijamy go bardziej, hop, tak. I jeszcze zwijamy go tak. Mamy takiego pieroga, prowizorycznego oczywiście. Ja też nie jestem znawcą, powiedzmy, kebabów, więc taki pierożek powstał bardziej w bardzo wykonania. Powiem tak, jestem bardzo mile zaskoczony i myślę, że będzie bardzo dobry kebabik, którego złożył Kacper. No to teraz już mamy tutaj zrobionego kebabika. No i sprawdzimy tego potwora, czy smakuje tak jak w Piri Piri. Golden Chicken, tak jak powiedział Kacper, jest sosik serowy wyczuwalny. Jest wprost proporcjonalnie co do mięsa, tak samo warzyw. I to jest dobrze. No ogólnie, no Kacprze, zdałeś egzamin. Chapeau bas, waryczko. No to przejdziemy niedługo do testu lawasza. Oglądajcie dalej. No to spróbujmy tego lawasza. Lawasz jest bardzo dobry, w sensie ogólnie preferuję bardziej lawasze niż pity. Jest on no taki lekki bardziej jest lawasz niż, no trochę cięższy niż pita. W sensie, Boże, pita jest cięższa niż lawasz. Tutaj są świeże warzywka, mięso Golden Chicken, tak jak powiedział Kacper, prosta kompozycja warzyw, czyli cebula, papryka, sałata pekińska oraz pomidorek. Ogólnie wypadło bardzo dobrze. Miał być poseł ogólnie w odcinku, są sprawy ważne i ważniejsze, no ale życzę mu powodzenia, żeby dokończył te studia. No. Dziękuję ogólnie bardzo Kacprowi, że większość tego odcinka zrobił. No ja tam jak zwykle zrobiłem minimalistyczną wersję, trochę pokroiłem. Oczywiście naprowadził mnie na przykład na krojenie cebulki oraz papryki. Też Kacper, bo skończył tą szkołę gastronomiczną. Jest to dla mnie bardzo dobre doświadczenie. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach, na przykład jak będę już jakieś potrawy z innymi gośćmi, albo na przykład Kacper też będzie i oraz pozostali goście, też coś wspólnie zrobimy pysznego. No, dziękuję ci Kacper, że wystąpiłeś, w sensie, że ogólnie, że dałeś takiej energii dużej do tego odcinka. Jestem ci bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że się najadłeś, Kacprze. Chcesz coś do widzów powiedzieć, Kacprze? Ja powiem tak. Niech Golden Chicken będzie z wami, bo to jest wyznacznik po prostu smaku. Piri Piri Lublin, robicie wrażenie. No, to
zakończyliśmy ten niedzielny Boży odcinek. Wspólnymi siłami, a w stopniu wiadomo jakim, stworzyliśmy kebaba, którego pomógł mi potem Kacper złożyć. Piszcie propozycje w komentarzu dań, które mamy stworzyć, takich oczywiście też zaczynając od tych prostszych i potem robiąc te trochę takie top. No, to życzę Wam miłej niedzieli. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was. Cześć!